Pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach nie kryją zadowolenia z faktu, iż udało im się zdobyć środki na zakup nowego obrazu Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Wilki w nocy. Placówka do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu z programu kolekcje muzealne przystąpiło już po raz drugi. Wśród dziesięciu projektów, które zostały zakwalifikowane do e, realizacji, e, nasz jest pod względem wielkości dofinansowania na pierwszym miejscu to jest 225 tysięcy, czyli blisko jedna trzecia całej puli, które w skali kraju zostały przez ministerstwo przeznaczone na dofinansowanie wzbogacania kolekcji muzealnych w Polsce. Obraz namalowany został w 1910 roku. Temat dzieła, czyli wilki nocą, jest dla pochodzącego z suwałk malarza monachijskiego typowy i jednoznacznie z nim kojarzony. Samotne wilki w zimowym krajobrazie, w nocy, gdzieś na bez ludzi na takiej przestrzeni otwartej, wzbudzające i grozę, i zaciekawienie. Muzeum od kilku lat sprzyja szczęście i udaje mu się pozyskać środki na coraz to nowe obrazy. W tym roku placówka wzbogaciła się o dwie prace monachijczyków. Tą samą drogą, czyli przy do, poważnym dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkład własny zapewnia nas, z, z, zwykle nasz organizator, czyli Urząd Miejski w Suwałkach, w ubiegłym roku zakupiliśmy dwa obrazy innych malarzy monachijskich i w poprzednich latach portret żony Alfreda Jerusza Kowalskiego, czy obraz o takiej tematyce orientalnej przed meczetem, również ze środków Ministerstwa Kultury, wzbogaconych wkładem własnym Urzędu Miasta. Zakupiliśmy także na przestrzeni ostatnich kilku lat, kolekcja muzealna. Jeśli chodzi o jej wartość, a także o ilość eksponatów, ilość obrazów, poważnie się wzbogaciła. Zakup najnowszego obrazu nastąpi prawdopodobnie na przełomie września i października. Zanim dzieło znajdzie swoje godne miejsce w zbiorach muzealnych, wczesną jesienią odbędzie się jego publiczna uroczysta prezentacja. Dyrektor Jerzy Brzozowski już zaprasza.